Dzieje religii objawionych, wykład 11. No, dotarliśmy w okolice roku setnego, do czasu, kiedy w przybliżeniu powstają cztery Ewangelie, uważane dzisiaj za kanoniczne. No, jeszcze nie całkiem w tej postaci, jaką dzisiaj mamy w standardowych wydaniach Nowego Testamentu, no ale jednak. No i teraz najpierw trzeba by się nieco wrócić i zacząć opowiadać o tym, co się stało dalej z judaizmem. Bo zostawiłem opowieść o judaizmie na tym, że gdzieś na przełomie R mamy judaizm, w którym działa około 20 różnych ugrupowań czy odmian, z czego najważniejsze miały być, zdaniem Józefa Flawiusza, 3, a więc stronnictwo saduceuszy, rządzące w świątyni jerozolimskiej, opierające się tylko na pięcioksięgu mojżeszowym, odrzucające wiarę w diabły, w anioły, a także, co najważniejsze, w życie po śmierci. Mamy stronnictwo faryzeuszy, które akceptuje wiele kolejnych ksiąg biblijnych. Faryzeusze wierzą w diabły i anioły, wierzą we wskrzeszenie zmarłych. No i mamy ugrupowanie Esseńczyków, co do którego niektórzy podejrzewają, że z niego wywodzili się zarówno Jan Zanurza, czy Chrzciciel, jeśli wolicie, i Jezus z Nazaretu. I mamy te spory i historia rozwiązała te spory. Nie dyskusja, tylko wydarzenia historyczne. Mianowicie w 1967 roku ta grupa fanatyków religijnych doprowadza do wybuchu powstania przeciwko Rzymianom. I Rzymianie najpierw okrutnie tłumią powstanie w Galilei. Wtedy jednym z powstańców był Józef Flawiusz, który, no, zrozumiawszy szaleństwo tego, co się dzieje, przeszedł na stronę Rzymian i z nimi w 70 roku znalazł się pod murami Jerozolimy. Rzymianie zdobyli Jerozolimę i zburzyli świątynię, którą 100 lat wcześniej zbudowano na rozkaz Heroda Wielkiego. Powstanie upadło do końca w 73, kiedy Rzymianie zdobyli twierdzę Masada nad Morzem Martwym, też zbudowaną za sprawą Heroda Wielkiego. No i w wyniku tego powstania razem ze świątynią znikli saduceusze. No bo skoro nie ma świątyni, nie ma żadnego powodu, żeby oni mieli dalej być. Znikają po powstaniu, prawdopodobnie zginęli tak w powstaniu Esseńczycy, a na Józef Flawiusz, któremu zawdzięczamy, bo on potem jak osiedlił się już w Rzymie, tak, i wtedy napisał starożytności żydowskie, i napisał wojnę żydowską, i napisał autobiografię i parę innych tekstów, które zachowały się do naszych czasów i są dla nas podstawą wiedzy o tym, co się działo w Palestynie w ciągu gdzieś 200 lat, tak? O, Flawiusz zaczyna opowieść od stworzenia świata, ale tu się opiera na księgach biblijnych i niczego ciekawego nie dodaje. Tak więc mamy opowieść o tym, co się działo, i Józef Flawiusz twierdzi, że
w powstaniu miało zginąć 1,5 miliona Żydów. To jest prawdopodobnie liczba mocno przesadzona, tak? Bo mieli oni ginąć nie tylko w Palestynie, ale też w diasporze, no bo jak się Rzymianie zwrócili przeciwko Żydom, no to wielu ludzi skorzystało z okazji, żeby jakiegoś Żyda zabić, tak, bezkarnie. I może zabrać przy okazji jego majątek. To normalna rzecz, tak, w historii ludzkości. I teraz po tej klęsce, tak, traumatycznej, no, zostają na placu boju tylko faryzeusze na dobrą sprawę. Tak, no, oni byli związani z synagogami, więc znajdowali się wszędzie tam, gdzie żyli Żydzi i najłatwiej przetrwali tą katastrofę, tak, powstania. I oni teraz tak przejmują duchowe przywództwo i nie tylko duchowe, ale do pewnego stopnia też, no, tak lokalnie, ale polityczne, no bo Żydzi są od tej pory całkowicie pozbawieni jakiegokolwiek samorządu, tak? I rabini taką rolę przejmują, też opiekunów wspólnot. Tak, oni będą podpowiadać Żydom, jak sobie radzić w rozmaitych, trudnych sytuacjach, skoro żyją rozproszeni w diasporze, nie mają żadnych własnych samorządów, władz lokalnych czy niczego podobnego. No i trzeba było teraz dostosować judaizm pilnie do tej zmienionej radykalnie sytuacji. No, do tej pory Żydzi w Pięcioksięgu Mojżeszowym znajdowali, jak to liczono, około 620 reguł prawnych, których mieli przestrzegać, żeby podobać się swojemu Bogu. No ale sytuacja tak się zmieniła, tak, że te reguły musiały być teraz dostosowane, przetworzone, żeby nadawać się do żeby funkcjonować w tym nowym świecie. Co więcej, krążyły pewne tradycyjne zasady przekazywane ustnie, a nie spisane w Pięcioksięgu Mojżeszowym, tak? Czy ewentualnie w innych księgach biblijnych. No, w każdym razie w miejscowości to się dzieje około 100 roku naszej ery, tak? W miejscowości Jawne, albo Jabne w innych źródłach, albo Jamnia. Tu trzeba wykazać się pewną elastycznością, pamiętać o tym, że używano zamiennie języków hebrajskiego, aramejskiego, greckiego i nie tylko. Tam powstaje szkoła rabiniczna. Tak? Powstaje szkoła rabiniczna, w której dokonano trzech niesłychanie ważnych rzeczy z uwagi na dalszy rozwój wydarzeń. Po pierwsze, ustalono kanon hebrajskiej Biblii. Był tekst po grecku zwany Septuagintą. Septuaginta w zasadzie liczyła sobie 46 ksiąg i to był tekst spisany po grecku, tak? No, większość to było tłumaczenie ksiąg wcześniej napisanych po hebrajsku. No i teraz powstaje spór, tak? Czy Septuaginta ma być tym zbiorem, który obowiązuje wszystkich Żydów, obowiązywał tych, którzy żyli w Egipcie przez 200 lat, tak? Ale,
ale teraz ci Żydzi palestyńscy, tak, bo to jeszcze było w Palestynie, się działo, no, chcą się jakoś odnieść i postanawiają, że za objawione należy uznać tylko 39 ksiąg. Wyrzucono księgi machabejskie, wyrzucono księgę mądrości, wyrzucono cztery inne księgi, Septuaginty. O, ja tu mam na półce obok siebie, tak, protestanckie wydanie z Biblii i tutaj Stary Testament, jak to nazywają chrześcijanie, składa się z 39 ksiąg, a tu mam najbardziej popularne wydanie katolickie, w którym Stary Testament składa się z 46 ksiąg. Tak, podstawą tego katolickiego wydania, ja akurat tego wydania nie lubię używać, to takie moje prywatne zdanie. Dużo bardziej Państwu bym polecał Biblię Poznańską, w czterech tomach wydaną, a jeśli chcecie na poważnie się tym zajmować, to jest wydanie pięcioksięgu akurat. Tu mam grecko-polski Nowy Testament. Tak, to jest wydanie interlinearne, zrobione na podstawie zwłaszcza kanonu synajskiego, kodeksu synajskiego. I to bezwzględnie polecam, tak, dla poważniejszych studiów, chociaż jeszcze nie profesjonalnych, tak, bo to jeszcze będzie za mało. No w każdym razie, tak, i teraz ten tekst, nie tylko dokonano tego wyboru 39 ksiąg, ale te księgi podzielono na rozdziały, rozdziały na wersety, wszystko po kolei ponumerowano. Jeszcze robiono przez parę stuleci, jeszcze były prowadzone różne prace redakcyjne. W każdym razie wreszcie powstał z tego tak zwany tekst masorecki. Tekst, który dzisiaj obowiązuje wszystkich wyznawców judaizmu i wszystkich protestantów spośród chrześcijan. Tak, wyznawcy prawosławia i rzymscy katolicy, czy wszyscy katolicy opierają się na Septuagincie. Jeszcze kiedy ja byłem dzieckiem, to Septuaginta była podstawą ewentualnych tłumaczeń, a właściwą podstawą to była Wulgata, tak? Czyli jeszcze kolejny przekład, tym razem na łacinę. No ale o tym to za jakiś czas opowiem. Prawdopodobnie w jawne, poza ustaleniem kanonu hebrajskiej Biblii, faryzeusze oświadczyli, że Jezus z Nazaretu nie był Mesjaszem. I tym samym wykluczono Żydo-chrześcijan z synagogi. Tak, tych chrześcijan, którzy przestrzegali prawa mojżeszowego wprawdzie, ale uznali Jezusa za Mesjasza. To nie jest do końca pewne, tak? Czy to nastąpiło w Jabne właśnie. Natomiast wiadomo, że tam rabin Akiba zaczął pracę nad spisywaniem dodatkowych zasad prawnych, tych, które miały dostosować judaizm do zmienionych okoliczności. Tak, wykorzystywał w tym pewne tradycje ustne zapewne, wykorzystywał być może rozmaite pisma krążące, tak, ale nie włączone do Biblii
I zaczęło powstawać coś, co się nazywa Miszna. Tak, Miszna to jest zbiór praw religijnych, których nie ma w Pięcioksięgu Mojżeszowym. Ona została spisana w języku aramejskim, tak? Więc to Biblia po hebrajsku, Miszna to jeszcze po hebrajsku jest spisana. I teraz pracę nad Miszną przerywa wybuch kolejnego powstania antyrzymskiego, tak? Powstania, na którego czele stoi Szymon Bar Kochba. To przy okazji Barabasza mówiłem, tak, że Bar to jest syn. Tak, Szymon, syn Kochby, w którym Akiba rozpoznał właśnie Mesjasza. I to powstanie w roku 137, tak, wybucha i też zostało z niewielkim okrucieństwem stłumione przez Rzymian. Po upadku powstania Rzymianie zburzyli Jerozolimę i zaczęli tam budować inne miasto dla rzymskich osadników. Żydzi od tej pory mieli prawo, żeby raz w roku, bo zakazano im mieszkać tam, gdzie była Jerozolima, pozwalano im tylko raz w roku z oddali popatrzeć na to miejsce, gdzie znajdowała się ich stolica. Prace nad Miszną trwały czas jakiś jeszcze, tak, zostały zakończone około 200 roku i wtedy zaczęto spisywać komentarze do Miszny i spisywać je po aramejsku właśnie. I w ten sposób zaczęło powstawać coś, co się nazywa Gemara. Powstały dwa takie komentarze. Jeden powstał w Palestynie i to się na tak i drugi i prace nad nim zostały zakończone około 300 roku naszej ery. Drugi powstał w Mezopotamii i prace nad nim zakończono około 500 roku. Ten mezopotamski jest dzisiaj uważany za o wiele ważniejszy. W każdym razie, jak się połączy Misznę i Gemarę razem, no to dostajemy to, co się nazywa Talmudem. Talmud, tak, to jest dzieło przewyższające znacznie objętością hebrajską Biblię. I to są prawa z komentarzami, tak, których Żyd powinien przestrzegać, aby podobać się Bogu. No dzisiaj zdania na temat roli Talmudu bywają podzielone wśród Żydów. Dzisiaj judaizm sam jest podzielony na wiele różnych odmian. Te najważniejsze to jest judaizm ortodoksyjny, judaizm konserwatywny i judaizm reformowany. Tak, i wyznawcy judaizmu reformowanego zwłaszcza podkreślają, że Talmud jest tylko pewnym dokumentem historycznym. To nie jest zbiór ksiąg świętych, tak? W związku z tym dzisiaj wolno, a nawet należy pewne przykazania z kart Talmudu zmienić, znowu dostosowując je do świata, tak? Tego, w którym przez internet słuchacie mojego wykładu. No to jest... To jak sobie w takim świecie radzić, to się nie da wyczytać, tak, z tych starożytnych ksiąg.
Znaczy, żadni Żydzi nie uważają Talmudu za księgę świętą w tym sensie, w jakim uważają za świętą Biblię, tak? Hebrajską Biblię oczywiście. No ale to już może zostawmy ten temat. I na tym rozstanę się, tak? Tu jeszcze widzę w tekście, że w wydaniu z XVI wieku Talmud Babiloński liczył sobie prawie 6 tysięcy stron druku. I to są strony dużego formatu. Także to daje wyobrażenie o objętości tego tekstu. Ale na tym rozstaniemy się z judaizmem. Być może jeszcze do judaizmu wrócę, ale to za jakiś czas, tak? A poza tym nie obiecuję, bo trochę się martwię, że tych wykładów robi mi się za dużo. Że się rozgaduję i może jest ich za dużo. No, trzeba teraz wrócić do chrześcijaństwa. Co się dzieje z chrześcijaństwem? No wiemy już, że w pierwszym wieku chrześcijaństwo przybrało wiele różnych form. Nie wiemy jak wiele. Możemy zaryzykować twierdzenie, że były trzy odmiany najważniejsze. Skonfliktowane też między sobą, o czym częściowo da się czytać w księgach jeszcze Nowego Testamentu. Z jednej strony mamy to żydowskie chrześcijaństwo, tak, na którego czele stoi Jakub, brat Jezusa, brat Pana, tak, tam jest ten Kyrios użyte w greckim tekście, ale to Kyrios jest zawsze odnoszone do Jezusa właśnie. Więc Jakub, brat Jezusa, Szymon zwany Piotrem, znaczy świętym Piotrem, jeśli wolicie, i Jan. Tak? Oni stoją na czele tego ugrupowania, które uważa, że prawo mojżeszowe nadal obowiązuje i w związku z tym adresuje swoje nauczanie do Żydów. I w zasadzie tylko do Żydów. Tak czytamy w Dziejach Apostolskich, tak, abyśmy my wśród obrzezanych, a Paweł wśród nieobrzezanych. No bo mamy drugie chrześcijaństwo pawłowe, tak, a Paweł pisze w liście do Galatów, że od tej pory nie ma już Żyda ani Greka, bo wszyscy jesteście jedno w Jezusie pomazańcu. Tak, dawne podziały znikły, chrześcijaństwo jest adresowane do ogółu ludzkości, a prawo mojżeszowe w dużej części w każdym razie już nie obowiązuje, bo jak pisze Paweł, miejsce prawa zajęła wiara. Wiara w to, że Jezus z Nazaretu był pomazańcem. Był Chrystusem. Tak Paweł pisze po grecku, więc używa słowa Christos. No i mamy w Egipcie chrześcijaństwo gnostyckie. Tak, o którym też sporo wiemy, tak, aczkolwiek ono najmniej przypomina to, co dziś nazywamy chrześcijaństwem. No ale do tego jeszcze wrócę. I teraz, jeżeli chcemy powiedzieć, jak wyglądało chrześcijaństwo w wieku drugim i trzecim, to trzeba być świadomym tego, że wiemy o tym niesłychanie mało. Dlaczego? No po pierwsze dlatego, że chrześcijaństwo było religią ludzi w większości prostych, po których nie zostały pisma żadne.
byli pisarze chrześcijańscy, tak? O, tutaj nie wiem, czy to pokazywałem już, ale o proszę, to jest 5 tomów apokryfów Nowego Testamentu. No tutaj część z tych tomów stanowi komentarz, tak? Są w nich też zawarte pewne teksty późniejsze niż drugiego, trzeciego, czwartego wieku. W każdym razie jest ich aż tyle. To pokazuje, tak, ile tego mogło być, co nie weszło później do Nowego Testamentu. I teraz no, wiele z tych tekstów zawiera takie opowieści bulwersujące, tak, jak ta, którą chyba przeczytałem Państwu o Jezusie, tak, który skarcony przez nauczyciela sprawia, że ten nauczyciel umiera natychmiast. No ale te teksty ktoś kiedyś serio traktował, tak? To nie był jakiś tam wybryk, tak? To były jakieś grupy, które tych tekstów używały i które wierzyły, że tak właśnie było. Tak? I podziwiali tego Jezusa małego, tak? Który taką mocą potrafił się wykazać. Mamy nieco z pierwszego wieku pism tak zwanych apologetów, tak, Justyna Męczennika, Tacjana Syryjczyka. Mamy pisma Tertuliana. Gdybyście Państwo chcieli się dowiedzieć, tak, ile w sumie zachowało się z pism chrześcijańskich z pierwszych gdzieś trzech wieków, tak, to polecam stronę, chyba najlepsze źródło i najprościej do tego dotrzeć. No jeszcze .com. Pisma wczesnochrześcijańskie. I tam znajdziecie Państwo pełny wykaz tego, co ocalało z pierwszych trzech wieków, z dodanymi często angielskimi przekładami. No i to jest najlepszy spis tego typu. Warto jest od tego zacząć, bo jeżeli znacie angielski, to sobie poradzicie, tak? Jeśli nie znacie, to albo macie trudności, to można sprawdzić w każdym razie, tak? Porównać to, co jest po angielsku spisane z tym, co jest dostępne w polskich przekładach. Mamy w polskich przekładach takie serie wydawnicze, tak? O, zwłaszcza taką, którą krakowscy jezuici wydają, to się nazywają źródła myśli teologicznej. Kiedyś to miało takie okładki, teraz ma takie okładki. Tak, i to nie tylko, tak, mamy na przykład, o tutaj wyszło gdzie indziej, Epifaniusz z Salaminy, bardzo pouczająca lektura. Także to, no ale to tylko dla tych z Państwa, którzy chcieliby popracować nad tym tematem tak rzetelnie, to na wszelki wypadek mówię o tym. I teraz, no właśnie, kiedy czytamy te dzieła, to dzieło Epifaniusza, to jest spisany wykaz herezji. 60 herezji, które tak Epifaniusz pisze to w połowie IV wieku, gdzieś około 350 roku, tak, i po kolei omawia różne herezje. Nikolaici tu są omawiani, tak? Tutaj są ebionici omawiani i krytykowani. No i teraz pytamy, no dobrze, no ale to w takim razie trzeba czytać nie krytyka, tylko te oryginalne dzieła, tak? Co oni mieli do powiedzenia, ci, których uznano za heretyków. Otóż tych dzieł nie ma,
Dlaczego nie ma? No bo wtedy, kiedy w IV wieku ustalono zasady ortodoksji chrześcijańskiej, to pewne teksty zaczęto niszczyć, innych tekstów po prostu nie kopiowano, no bo nie było zapotrzebowania już na nie i w ten sposób no, rozpadły się, tak? Papirus nie jest trwały. W piaskach Egiptu to się zachowało trochę papirusów, tak? No, zachowała się Ewangelia według Tomasza i Ewangelia według Judasza. To są gnostyckie teksty, tak? No, w dobrym klimacie, bezpiecznie gdzieś tam schowane, tak? To ocalały i już po II wojnie światowej obie te Ewangelie zostały odkryte. No, więc jest trochę znalezisk archeologicznych, tak, po wiekach. I to wydanie apokryfów Nowego Testamentu, które przed chwilą pokazałem, to ono też już jest nie do końca aktualne, już jest nowe wydanie po polsku uzupełnione, tak, o to, co w międzyczasie odkryto. Czasem się odkrywa, przeszukując biblioteki klasztorne gdzieś na Półwyspie Athos czy gdzie indziej. No tak w XIX wieku odkryto kodeks synajski, tak, który podobno był naszykowany do wyrzucenia, tak, kiedy go jeden z badaczy zobaczył i podstępem wywiózł. No i teraz trwa spór, gdzie ten kodeks ma się znajdować, czy wrócić na Athos, czy zostać, różne fragmenty kodeksu mają zostać tam, gdzie są, po różnych muzeach, tak, porozrzucane. No więc ten nasz obraz jest niesłychanie niekompletny, tak? Nie mamy pism tych, których no, historia tak nie sprawiła, że te pisma kopiowano, a często te pisma aktywnie niszczono, tak? Celowo niszczono, bo uznano je za heretyckie. I dlatego nasz obraz chrześcijaństwa II i III wieku jest więcej niż niekompletny. I ja nie wierzę w to, żeby udało się kiedykolwiek napisać rzetelną historię chrześcijaństwa tego okresu. Napisano wiele historii na podstawie tego, co mamy, tak? Możecie Państwo tam zaglądać, już może nie będę kolejnych książek pokazywał, które bym polecał, ale. To zawsze tak jest obraz zdeformowany. Rzetelnego obrazu, który by oddał tak jeszcze z procentami, ile procent chrześcijan należało do jakiego ugrupowania, to tego dzisiaj się nie da odtworzyć. Ja tutaj ograniczę się do jednego przykładu. Mianowicie w Egipcie na początku III wieku tworzył człowiek o imieniu Orygenes. Orygenes, tak? Orygenes, który miał stać się najwybitniejszym filozofem wczesnego chrześcijaństwa. On urodził się około 186 roku, umarł około 256, około, tak? Tu widzę 4, no ale około to około. I Orygenes, po nim zostało wiele komentarzy do ksiąg biblijnych.
O, tu mam na przykład komentarz Orygenesa do Ewangelii według świętego Jana. Jeśli zajrzycie do środka, to tu jest zdanie z Ewangelii Janowej i później jest komentarz Orygenesa do tego jednego zdania. I tu jest kolejne zdanie i znowu komentarz Orygenes wyjaśnia, o co w tym zdaniu chodzi. Tak? O, cały czas o tym jednym, jedynym zdaniu jest. Tu jest kolejne zdanie i znowu komentarz. I gdziekolwiek nie, o, tu mamy komentowane zdanie, tak? I dalej komentarz. A nie, tu już są dwa zdania znowu przytoczone. To gęściej trochę i trochę mniej komentarza. I Orygenes, on używał mniej więcej tego samego zbioru ksiąg Nowego Testamentu, którym my się dzisiaj posługujemy. Nie do końca tego samego, tak na przykład zaobjawiony uważał pasterza Hermasa, to jest obszerny tekst, tak, który ostatecznie nie wszedł do kanonu Nowego Testamentu. No ale no, w 90% tak, Orygenes się posługuje tymi księgami, jakimi dzisiaj chrześcijanie się posługują. I pisze o Biblii jako o, czyli o Starym i o Nowym Testamencie, jako o zbiorze ksiąg objawionych przez Boga. Tak, i to, że one są objawione, o tym według Orygenesa świadczy doskonałość zasad moralnych zawartych na kartach Biblii. Mamy mnóstwo różnych systemów sporządzonych przez filozofów i nie tylko przez filozofów, ale przez różne narody obmyślonych. Tymczasem na całym świecie jest niezliczona rzesza ludzi, którzy porzucają ojczyste prawa oraz swoich bogów i gorliwie przestrzegają prawa Mojżeszowego oraz stali się uczniami i czcicielami Chrystusa. I to, że to jest kodeks tak doskonały, świadczy o tym, że to nie ludzie to wymyślili, tylko to od Boga pochodzi. A drugie, trzeba zwrócić uwagę, że fakt, iż przepowiednie proroków i prawo mojżeszowe pochodzą od Boga i otrzymały natchnienia Boga, odtąd w najwyższym stopniu stał się jasny i udowodniony, odkąd Chrystus przybył na świat. Mianowicie są w Biblii pewne proroctwa, które się spełniły. A skoro się spełniły, skoro ktoś przewidział trafnie przyszłość, no to przecież nie człowiek mógł to zrobić. I tutaj Orygenes odwołuje się no, do takiego niesłychanie spornego wersetu z 7 rozdziału Księgi Izajasza o tym, że oto panna pocznie i urodzi syna, albo oto młoda kobieta pocznie i urodzi syna. Na ten temat są niezliczone spory, tak? I jeśli Państwo zajrzycie do literatury, no choćby kierując się tym poznańskim wydaniem i komentarzami, tak, tu są obszerne komentarze pod stronami, to można się dowiedzieć sporo o toczonych sporach, tak, jak co tłumaczyć. No w każdym razie ten werset jest traktowany jako jedna z no, najważniejszych zapowiedzi narodzin Jezusa. Ale teraz Orygenes zwraca uwagę na to, że kiedy zaglądamy do Księgi Izajasza i czytamy dalej, tak, po tym wersecie, to czytamy: mlekiem zsiadłym i miodem żywić się będzie do czasu, gdy nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre.
To ma być o Jezusie? Ten urodzony przez pannę czy przez młodą kobietę? No, to nie bardzo pasuje, nie? I teraz Orygenes mu pisze, że w rezultacie Żydzi, widząc, że żadna z tych wszystkich zapowiedzi na jego temat nie spełniła się w sensie historycznym, a wierzyli, że to są znaki przyjścia Mesjasza, to nie chcieli uznać obecności Pana naszego Jezusa Chrystusa. Orygenes pisze po grecku, tak, więc pisze Chrystos. Co więcej, ukrzyżowali go jako człowieka. Tak? Nie spełniło się, w takim razie nie jest Chrystusem, nie jest Mesjaszem. I teraz Orygenes, co z tym robi? Tak? No bo albo powiemy, że Żydzi mają rację, tak? Nie ma zgodności między księgami Starego i Nowego Testamentu, albo uznamy za Orygenesem, że pewnych fragmentów Biblii nie należy rozumieć dosłownie. Kiedy czytamy, że Bóg stworzył słońce i księżyc czwartego dnia stwarzania, to znaczyłoby, że pierwsze trzy dni były bez słońca, tak? Czyli co, było jasno, a słońca nie było? Otóż w Biblii mamy z jednej strony tą warstwę tekstów, no, takich opowieści dla zwykłych ludzi o tym, jak Mojżesz wyprowadzał naród z Egiptu, tak, o tym, jak Abraham tam mało co nie zabił Izaaka na ołtarzu ofiarnym, o takie opowieści dla zwykłych ludzi, pouczające, w porządku. Na wyższym poziomie w Biblii znajdujemy kodeks moralny. Coś, co obowiązuje też wszystkich, aczkolwiek nie wszyscy już są na ten poziom się wspiąć, tak? Potrzebują, dobrze jest, jeśli mają przewodników duchowych w związku z tym. Ale natchnieni autorzy przenośnie opisywali tajemnice, które poznali i które Duch im objawił. Ach, ja nie wyjaśniam o tym, że w tej chwili czytam fragmenty najważniejszego dzieła Orygenesa, dzieła o zasadach. Dzieła napisanego najprawdopodobniej w 220 roku. Z tego dzieła czytam fragmenty. Do tego jeszcze do komentarzy na temat tego dzieła w ogóle wrócę, jeśli chyba już dzisiaj nie zdążę. Patrzę na zegarek, ale autorzy biblijni, tak, przenośnie opisywali. Aha, mądrość Boża przygotowała pewne przeszkody i trudności w historycznym pojmowaniu pisma. Tak? Pismo pod względem historycznym w pewnych miejscach jest fałszywe. Ale nie przypadkiem jest fałszywe. Umieszczając w nim jakieś sprawy niemożliwe i niestosowne. Są kontrprzykłady zachowań moralnych. Jak czytamy Stary Testament, to przecież tam są straszne rzeczy opisane. Po to, żeby niektórzy ludzie specjalnie do tego przygotowani, o tym dokładniej będzie za jakiś czas. Stało się tak po to, aby samo przerwanie toku opowiadania zagrodziło drogę i przejście zwyczajnemu pojmowaniu i skierowało na inną drogę. Tak to przygotował Duch Święty, aby na ich podstawie
zachęcić nas do szukania prawdy dogłębnie przemyślanej i starannie przeanalizowanej, abyśmy w pismach, zgodnie z naszym przekonaniem zostały przez Boga natchnione, znaleźli sens godny Boga. I teraz do tego są zdolni tylko nieliczni ludzie. Dlaczego? O tym jeszcze będzie mowa. Sam Orygenes chce do tych ludzi dołączyć, dlatego jako młody człowiek sam siebie wykastrował, żeby zerwać pod tym względem z własną doczesnością, tak, i oddać się studiom w poszukiwaniu duchowego sensu ksiąg biblijnych, tekstu biblijnego. I teraz te poszukiwania, tak, prowadzone, to jest jeden z komentarzy do ksiąg biblijnych, jakie po nim zostały, tak, to wszystko zbiera Orygenes w O zasadach, tylko teraz problem polega na tym, że 200 lat później zaczęto O zasadach uważać za dzieło heretyckie, a nieco ponad 300 lat później to dzieło oficjalnie potępiono jako heretyckie. I wtedy niejaki Rufus, broniąc Orygenesa, on był wielkim zwolennikiem Orygenesa, przetłumaczył O zasadach na łacinę, usuwając te najbardziej zapalne tezy, tak, najbardziej heretyckie tezy z tekstu, zastępując je fragmentami już, nazwijmy je, ortodoksyjnymi. Oczywiście, kto jest heretykiem, a kto ortodoksem, to zależy od tego, do jakiej wspólnoty religijnej się należy. W każdym razie Rufus, tak? I teraz, jak już Państwu mówiłem, jeżeli dzieło było heretyckie, to niszczono egzemplarze, a w każdym razie nie kopiowano ich. Przecież ręczne przepisanie takiego tekstu to była ogromna praca, tak? To musiał ktoś zasponsorować taką pracę. I w związku z tym grecki oryginał O zasadach zginął. Nie mamy tego tekstu. Mamy tylko przekład Rufusa na łaciński, nieliczne fragmenty ocalały po grecku, bo ktoś tam je gdzieś przepisał. Ale mamy teraz polemiki, tak? Głównie święty Hieronim pod koniec IV wieku, który uważał Orygenesa za wielkiego heretyka, polemizuje z nim. A skoro z nim polemizuje, a te listy Hieronima ocalały do naszych czasów w tej serii Źródła myśli teologicznej, mamy 5 tomów listów świętego Hieronima przetłumaczonych na polski. Tak, mamy polemiki, no i w tych polemikach, tak, są odniesienia do oryginału greckiego, co pozwala nam przynajmniej częściowo oryginalne poglądy Orygenesa odtworzyć. I teraz według tych poglądów Bóg, który jest istotą znajdującą się poza czasem i poza przestrzenią, istotą odwieczną i dobrą jednocześnie, tak, Bóg jest bytem niepojętym i niezgłębionym. Cokolwiek bowiem możemy pomyśleć albo wyobrazić sobie o Bogu, musimy koniecznie uznać, że przekracza On wszelkie nasze o Nim wyobrażenie. I teraz Bóg
na początku stwarza syna. Syna, który jako stworzony jest mniejszy od ojca. Tak jest w Ewangelii według Jana, którą Orygenes komentuje. Tak? Ojciec mój większy jest ode mnie. I Hieronim pisze w liście, tak? Syn jako obraz niewidzialnego ojca w zestawieniu z ojcem nie jest prawdą. Dla nas natomiast, ponieważ nie możemy bezpośrednio oglądać Boga, wydaje się obrazem prawdy. Syn jest niższy od ojca. Tak, syn nie jest dobry na przykład, lecz jest jakby powiewem i obrazem dobroci. Tu cytuję, tak, Hieronim, oryginalny tekst o zasadach. I dalej, jeszcze niżej w hierarchii bytów znajduje się Duch Święty. Tak, i Hieronim pisze, potęga Ojca jest większa od potęgi Syna i Ducha Świętego, a znów potęga Syna jest większa od potęgi Ducha Świętego. A z kolei moc samego Ducha Świętego jest większa od mocy innych istot zwanych świętymi. Mamy więc hierarchię bytów, tak? Bóg, Syn, Duch Święty. No i te istoty zwane świętymi i tutaj mamy takie greckie słowo logikoi, co można tłumaczyć jako, no też jako duchy, bo brakuje nam cokolwiek słów, tak, żeby oddawać ten nus, psyche, tak, pneuma. I wreszcie logikoi greckie, o tym trochę mówiłem wcześniej już. I Bóg stworzył logikoi przed wszelkim czasem. One są równie, w sensie czasowym są równie odwieczne jak Bóg, Syn i Duch Święty. I ja nie mówię o czymś, tylko mówię o was i o sobie. Bo według Orygenesa to my jesteśmy, no tak powiedzieć, w swojej istocie. Nie w tej szacie cielesnej, tylko w tej szacie cielesnej coś się znajduje, co istniało w sensie czasowym od zawsze. Tak? Bo Bóg ma moc i ta moc nie może być bezczynna, więc Bóg jest dobry, sprawiedliwy i wszechmocny. On, tworząc na początku to, co chciał stworzyć, czyli istoty rozumne, tu jest to logikoi, nie miał żadnej przyczyny tworzenia poza sobą samym, to znaczy poza swoją dobrocią. I dalej, stworzenia te jednak zostały obdarzone wolną wolą. Bóg tak zechciał, żebyśmy mogli wybierać to albo tamto. Dał nam wolną wolę. I właśnie wolna wola pociągnęła każdą poszczególną istotę albo do rozwoju przez naśladowanie Boga, albo pchnęła ku upadkowi wskutek niedbałości. My, powiedziałem, jesteśmy tymi duchami, tak, rozumnymi, wyposażonymi w wolną wolę, tylko jesteśmy duchami upadłymi. Wskutek niedbałości upadliśmy. Stwórca bowiem zezwolił stworzonym przez siebie umysłom na dobrowolne i swobodne działanie, aby powstało w nich ich własne dobro.
gdyby zachowywały je z własnej woli. Jednak lenistwo i wstręt do wysiłku w zachowaniu dobra oraz niechęć i lekceważenie wyższych wartości dały początek odchodzeniu od tego, co dobre. I teraz część logikoi odeszła od Boga. Odeszła z własnego wyboru. No i uciekliśmy w jakąś dal nieskończoną, gdyby Bóg nie zainterweniował. Bóg wprawdzie pozwolił nam na odejście od siebie, ale niejako niezbyt daleko. I stworzył jako sieć, w którą wpadliśmy, świat. Ten, w którym w tej chwili przebywamy. I w tym świecie zostaliśmy uwięzieni i podzieleni w zależności od stopnia upadku albo wierności Bogu na różne poziomy. Co się tyczy tych, którzy wytrwali w owym początkowym stanie, to w organizacji i zarządzie świata jedni z nich otrzymują stanowisko aniołów. Ale ci, którzy upadli bardziej, otrzymają ciała ludzkie. Te logikoi otrzymują ciała ludzkie. I jedni są barbarzyńcami, drudzy Grekami. A wśród barbarzyńców jedni są okropni Idzicy, a inni nieco łagodniejsi. Jedni mają doskonałe prawa, inni gorsze. Jedni są zdrowi w ciele, inni chorują od maleńkości. Jedni są ślepi, głusi i niemi. Niektórzy od urodzenia, niektórzy tracą te zmysły zaraz po urodzeniu. Albo już w dojrzałym wieku doznają takich nieszczęść. Mało tego. Trzeba jednak wiedzieć, że wśród tych, którzy odpadli, niektórzy ulegli tak wielkiej niegodziwości i złu, że nie tylko uznano ich za niegodnych nauki i pouczenia, lecz przeciwnie, są wrogami i nieprzyjaciółmi tych, którzy otrzymują naukę i wykształcenie. Ci, którzy nie odpadli od lepszego stanu, a których zwał diabłem i jego aniołami. A także inne istoty, które apostoł wyliczył wśród wrogich mocy.